Witam Was na moim kanale Gotowanie po mojemu. Dzisiaj przygotujemy taką pyszną sałatkę ziemniaczaną, dosłownie z kilku składników. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z przepisem i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do przygotowania sałatki ziemniaczanej potrzebujemy, tak jak widać tutaj, naprawdę tylko kilku składników. Ja mam tutaj 6 ziemniaków, one były gotowane w mundurkach, później obrane ze skórki. Mam tutaj tak mniej więcej pół pęczka koperku, mam cebulę, szalotkę, ale możecie dać inną dowolną. Mam 3 ogórki kiszone i mam tak mniej więcej 20 deko szynki. Także będzie prosto, szybko. Przygotujemy jeszcze sobie za chwilę sos do tej sałatki, to będzie sos musztardowy, ale to za chwilę. Teraz wszystko będziemy kroić w kosteczkę. Zaczynamy od ziemniaków. Ogórki też kroimy na taką drobniejszą kostkę i wkładamy do ziemniaków. Cebulę pokroimy w drobną kosteczkę. I na końcu jeszcze została nam szynka. Też ją pokroimy na kawałki. I wszystko ląduje w naszej misce z sałatką. Ostatni element naszej sałatki to jest koperek. Posiekamy go sobie drobniutko i już na sam koniec przygotujemy nasz sos musztardowy. Teraz już jest ostatni etap przygotowania naszej sałatki, czyli sos sałatkowy. Do tego wykorzystam 2 łyżki jogurtu, gęstego jogurtu naturalnego. Do tego damy łyżeczkę musztardy. Ja mam tutaj musztardę miodową. Taką sporą łyżeczkę damy. Do tego damy łyżkę majonezu. Ja akurat używam kieleckiego. Na koniec sól i pieprz do smaku. Sos wlewamy do sałatki. Wymieszamy. Pyszna sałatka ziemniaczana. Gotowa. Nawet może być na imprezę, nawet do lunchboxa, nawet na święta. Także polecam Wam taką sałatkę zrobić, bo tak jak widzicie, niewiele składników, tanie składniki, a pyszna sałatka raz, dwa gotowa. Taką sałatkę możemy sobie zrobić dzień lub dwa wcześniej przed imprezą, bo fajnie się te składniki przegryzą. Później trzymamy w lodówce. Sałatka już gotowa, można z powodzeniem poczęstować gości taką pyszną sałatką. Tak jak widzieliście, nie wymaga dużo pracy, nie wymaga dużej ilości składników, prosto, smacznie. Także polecam Wam spróbować. Jeśli Wam się przepis podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępnijcie.